Witam. Dzisiaj zabrałem się za składanie przekładni kierowniczej. Tutaj mam wszystkie jej elementy. 74 kulki, które trzeba będzie umieścić w nakrętce. Tutaj nowe łożysko. Nowe pierścienie uszczelniające. Ramię skręciłem z nakrętką. W nakrętce na smarze umieściłem kulki i teraz będę to montował do nadlewu w obudowie skrzyni biegów. Po dwóch nieudanych próbach, za trzecim razem udało mi się umieścić wałek w nakrętce. Dołożyłem nieco po prostu smaru i wtedy kulki mi nie pouciekały. Zamontowałem już obie pokrywy boczne. Teraz będę montował tą podstawę kolumny kierowniczej. Obudowa jest już zamontowana. Teraz będę montował to łożysko. Łożysko od kolumny kierowniczej zostało już osadzone. Teraz w przekładnię kierowniczą będę wkręcał dolną nakrętkę. Osadziłem w niej uszczelniacz 28x38x7 oraz tulejkę. Teraz nakręcam nakrętkę górną. Zabezpieczę ją śrubkami dwoma. Dokręciłem już dwie śruby mocujące nakrętki przekładni między sobą. Nakręciłem tutaj nakrętkę na wałek. Teraz trafia podkładka z wypustem. Druga nakrętka. Te nakrętki są na klucz 34 i za ich pomocą kasujemy luz w przekładni kierowniczej, rozbezpieczamy tą podkładkę, wkręcamy nakrętki i niwelujemy luz, później zabezpieczamy. Także z remontu przekładni to na tyle. Pozostało ją przesmarować, zalać olejem i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oceniania i komentowania. Pozdrawiam.